Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę z Denkiem, troszeczkę tak po domowemu, choróbsko nie odpuszcza, ale uzbierało mi się już trochę rzeczy i postanowiłam się po prostu ich pozbyć, dlatego też bez zbędnego przedłużenia zaczynam. Pierwszą rzeczą będzie to papier toaletowy trzywarstwowy Jumbo. Mam nadzieję, że nie będę mocno hałasowała. Jest to papier rumiankowy. Rumiankowy Jumbo, 24 sztuki. Tak jak powiedziałam, on był trzywarstwowy. Produkt kupiony był w Carrefourze i te 24 rolki, pamiętam, kosztowało 11-12 zł. I powiem Wam, że jakościowo papier fajny. Tego rumianku wyczuć aż tak się nie dało, ale jak najbardziej delikatny. O to chyba w papierze chodzi, żeby nie podrażniało. Tu widzę, już mi zostało tylko opakowanie po chusteczkach Dada. Jest to ten trzypak, 3×72 sztuki. Są to chusteczki nawilżane i one chyba najbardziej przypadły nam do gustu, że tak powiem. Miałam okazję testować i ze sklepu Auchan, z Carrefoura, ale te chyba najbardziej nasączone i najdłużej właśnie te nasączenie w nich jest, także to jest duży, duży plus. Kolejny produkt jest to płyn do płukania Magnolia Vernel. Mamy tutaj 140 jak gdyby dozowań, mamy litr, 1,7 litra. Muszę Wam powiedzieć, że on pięknie pachnie, naprawdę. Teraz akurat intensywny jest, ale odetkało mi dziurki. Ale powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o pranie, o ubrania, później po prostu pachną pięknie. Kolejny mamy... Anubis tu już mi się bawi w opakowaniu po papierze toaletowym. Kolejny mamy kostkę do WC. Był to brew i była to cytryna. Były to takie kuleczki. I muszę powiedzieć, że jak najbardziej produkt na plus. Produkt na plus. Dosyć długo utrzymuje tą świeżość. Także jak najbardziej produkt godny polecenia. Ja sobie będę tutaj odkładała. Przy okazji przypominam o piciu wody. Ja mam dzisiaj letnią wodę, naprawdę letnią, bo moje gardło po prostu odmawia posłuszeństwa. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko Wam to wszystko pokazać. Kolejny mamy płyn do płukania, tak, płyn do higieny jamy ustnej i był to Dentica. On był kupiony w Carrefourze i to jest produkt bez alkoholu. Ci, którzy prowadzą samochód, wiedzą, że płucząc rano z takim płynem z alkoholem mogą być później problemy, dlatego też sporo czasu zajęło mi znalezienie w ogóle takiego produktu bez alkoholu. To już moje jest któreś opakowanie i szczerze powiedziawszy, z tych oryginalnych nie widziałam, żeby były bez alkoholu. Jeżeli są, to dajcie mi znać, oczywiście zerknę i zakupię, bo właśnie ten mi się już skończył. Kolejny mamy żel do mycia ciała, była to dynia i jaśmin. I powiem Wam, że bardzo przyjemny, fajnie się pienił, nie wysuszał ten żel skóry, także powiem Wam, że nawet bardzo, bardzo fajny i wydajny, ponieważ on ma tutaj 500 ml, także produkt jak najbardziej na tak i zapach również był przyjemny, także wszystko na plus. Kolejny produkt jest to dezodorant, już Wam mówię, z wegańską formułą. On troszeczkę tak pachniał takim rozmarynem, już teraz nie pamiętam, chyba że mi się uda tu odkleić i Wam przeczytać. Tak, ekstrakt z tymianku i rozmarynu, chroni do 24 godzin, bez białych śladów i tak dalej, bez alkoholu i soli. Powiem Wam, że rzeczywiście jego ogólnie nie było czuć, jeżeli się pod pachami człowiek przesmarował, to nie było jakoś mocno czuć tego tymianku i rozmarynu. Był delikatny zapach, ale to było do zniesienia, to nie było coś takiego, że wiecie, człowiek się posmarował i po prostu pół dnia było czuć. Czy on naprawdę tak chronił?
Kiedy nie było upałów, to rzeczywiście spełniał swoją funkcję, kiedy było mocne upały. W zależności może też, wiecie, od skóry, od tego, jaką kto ma tam formułę, to ten kosmetyk się po prostu u różnych osób inaczej by sprawdził. Niemniej jednak ja go miałam w którymś boksie, pamiętam? Z tego, co pamiętam, tak. I on długo, długo leżał, no ale on 12 miesięcy po otwarciu mógł być zużyty, więc go wykorzystałam. Drugi raz sama bym nie kupiła. Jeżeli trafiłabym w jakimś boksie, no to bym to jakoś zużyła, ale żeby drugi raz sama, to już bym nie kupiła. Jakoś nie przemawiał do mnie specjalnie. Tutaj mamy żel złuszczający Clara Skin z Avonu. I to jest... tak, żel złuszczający i głęboko oczyszczający pory z wyciągiem z oczaru wirgilińskiego i eukaliptusa. Produkt, słuchajcie, jak najbardziej na tak. Dam to opakowanie. Produkt jak najbardziej na tak, bardzo fajnie oczyścił skórę i te pory rzeczywiście były, wiecie, takie jak powinny być, także produkt jak najbardziej. Ja go dostałam, pamiętam, od Asi, jeżeli dobrze pamiętam. Także pozdrawiam Ciebie, kochana. Produkt się u mnie sprawdził, za co serdecznie Tobie dziękuję. Kolejną rzeczą jest to Nivea Protect & Care dezodorant. Nivea 48 godzin. Powiedzmy, powinien ochraniać nas. Może nie do końca ochrania te 48 godzin, ale jest przyjemny, delikatny, nie podrażnia. U mnie nie zostawiał, w zależności też jakie miałam ubranie, ale nie na wszystkich czarnych i ciemnych ubraniach zostawiał. Czasami zdarzyło się, że gdzieś tam było, ale to zależało właśnie od rodzaju materiału, który miałam. Niemniej jednak, jeżeli mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ten dezodorant króluje u mnie już długo, długo, długo. Także jeszcze raz Violince dziękuję za to, że mi go pokazała u siebie w denku. Kolejny, i był to nie wypał, na który się rzuciłam, papier toaletowy dwuwarstwowy Lanna. Też tu były 24 rolki, był to produkt z Polomarketu. Ja pamiętam, w ostatniej chwili zobaczyłam go przed kasami, mówię, 14 zł 24 rolki, przecież się opłaca, to bierzemy. No niestety nie zauważyłam, że on jest dwuwarstwowy i on był, słuchajcie, po prostu do kitu. No nie dało się go, wiecie, nie dało się użytkować tego papieru. Został zużyty, ale nie tak, jakby się, wiecie, chciało. Ten wcześniej, co Wam pokazywałam, jak najbardziej. O, widzę, mam tutaj następne opakowanie. To jest Queen z Biedronki. Tutaj były 32 rolki i on był też trzywarstwowy i powiem Wam, że ten też jak najbardziej, podobnie do tego Jumbo z Carrefoura, dawał radę. Z góry przepraszam za hałasy, bo tutaj koty mi latają po kuchni. Ten również daje radę i powiem Wam, że ten Queen z Biedronki dosyć często kupujemy. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Teraz mamy ochronę przed zafarbowaniem Anubis Oxy. Koniec z sortowaniem ubrań. Mamy tutaj 20 sztuk takich chusteczek. Szczerze powiedziawszy, ja wkładam dwie chusteczki do woreczka do prania i one leżą tam przez kilka prań. Czasami 3 prania, czasami 5, w zależności właśnie jak kolor puszczają ubrania, bo czasami jest tak, że po prostu nie farbują i ten kolor jest ok, więc one po prostu mogą być troszeczkę dłużej, ale zrobimy tak, bo będziecie hałasować mi tutaj. Zawsze mam w woreczku takim do prania włożone, bo jak wkładałam luzem do pralki, to wiecie, to tak jak z ginącymi skarpetkami. Także bardzo fajny produkt. Tutaj mamy pluszowy miś perełki do kąpieli. Był to produkt z Rossmana, wegański, testowany dermatologicznie, manufaktura piękna, 75 gram. Bardzo fajnie
Pachnią, o ile pamiętam, one były takie żółte, te perełki. Teraz nie pamiętam, czy farbowały wodę, czy też nie. Ale człowiek się mógł odstresować troszeczkę, także przyjemny do odstresowania produkt. Tutaj mamy Domestos. Było takich 5 zawieszek do toalety. Jak widać, cytrynowy zapach. Poprzedni też miałam cytrynowy. Jak najbardziej produkt na tak. I pamiętam, że one są dosyć, znaczy może nie często, ale one bywają w Biedronce właśnie w takim 5-opaku. I je chyba najbardziej się opłaca, jeżeli o takie kostki chodzi do toalety. Kolejny produkt już zużyty, długo, długo męczyłam, ale to tylko dlatego, że zresztą możecie zauważyć, że ja teraz nawet nie pokazuję, jeżeli pokazuję nawet haul jakiś zakupowy, to nie pokazuję za dużo kosmetyków, ponieważ staramy się zużyć to, co mamy, tym bardziej, że teraz przychodzi jesień, nowe zapachy, nowe jakieś tam są jakieś nowinki i chciałbyśmy po prostu, wiecie, wykorzystać to, co mamy, żeby móc zaopatrzyć się w nowe jakieś rzeczy. Tutaj mamy ziaje, antyoksydacje, skóra pozbawiona, skóra zmęczona, pozbawiona blasku, wrażliwa, nawilżające mydło z balsamem pod prysznic do kąpieli, jak najbardziej fajne, przyjemne, kremowe, skóra taka delikatna po tym, także produkt jak najbardziej na tak. O, widzę, jeszcze jeden, mamy tutaj brew i tutaj była sosna. Również dosyć długo się zapach utrzymywał, nie barwił toalety, bo czasami właśnie zdarza się, że kostki barwią toaletę i później ciężko jest to domyć, chociaż powiem Wam, że ten sosnowy mniej mi odpowiadał, niżeli te cytrynowe, czy jakiś taki właśnie morski zapach. Sobie tutaj też położę. Kolejny mamy peeling. To było, tak, taki peeling chyba ryżowy, on z malinami, Nivea, powiem Wam, że pięknie pachniał, ten peeling był taki dosyć drobny, on nie był jakoś mocno gruby, ale naprawdę niewiele, to się chyba na mokrą twarz, tak, na mokrą twarz się wmasowywało ten peeling i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę niewiele potrzeba było nanieść tego peelingu, żeby fajnie oczyścić twarz, także produkt jak najbardziej dla mnie na tak. Kolejne mamy tutaj odświeżacz powietrza. Był to taki wysuwany, jak widać tutaj jeszcze troszeczkę czegoś jest i on dosyć ładnie pachnie, to był kwiatowy, tak. Świeżość kwiatów, pachnie do 4 tygodni. I można go, wiecie, w zależności od intensywności sobie otwierać i powiem Wam, że taki patent, jeżeli już się właśnie kończy, można dolać wrzątku i wtedy ten zapach jeszcze też się będzie przez jakiś czas unosił. Teraz nie pamiętam, czy rzeczywiście on był na 4 tygodnie, czy troszeczkę więcej. Czasami był zamykany, więc ten zapach też się nie ulatniał, ale jak najbardziej na tak. On był chyba w sklepie Auchan kupiony, z tego co pamiętam. Tutaj nie ma z tyłu, ale chyba tak coś mi to opakowanie mówi, że to było właśnie w Auchan. Kolejną rzeczą mamy mydło delikatne w płynie Orchidea z Lindy i jest to produkt z Biedronki. Mamy tutaj litrowy zapas. Powiem Wam, że mydło po prostu pachnie obłędnie. Ta Orchidea naprawdę zapach ma świetny. Mydło oczywiście u mnie kupowane bardzo często, jeżeli chodzi właśnie o te zapasy. I nie wysusza dłoni, wszystko jest jak najbardziej na tak, także mogę go polecić. Nie mam już gdzie tego odkładać. Kolejny produkt jest to Aquafresh pasta z Dilca. Przepraszam, z Dilca? Tak. Jest to taka wysuwana pasta. Ona ma tej 100 ml i kosztuje 7 zł, czy jakoś tak. Ja jak raz na jakiś czas jestem właśnie w Dilcu, to je kupuję, bo one są bardzo fajne, przyjemna mięta, nie jest taka mocna, taka bardzo intensywna, ale też nie jest słaba, jak dla mnie w sam raz, także bardzo fajny produkt. Kolejną rzeczą, którą mam, tutaj już tego niewiele zostało, mam płatki Be Beauty, tu mam ekstrakt z rumiankiem, a drugie mam Be Beauty, to były te takie kosmetyczne, duże płatki kwadratowe Maxi i tak, tych było 120, tak, tych rumiankowych
było 120, a tych dużych było, już Wam mówię, 60. 60. Jedne i drugie się sprawdziły, nie miały mocno zgrzanych brzegów, co też nie raniło twarzy, a to jest bardzo ważne, nie rozwarstwiają się, mają delikatną tą powierzchnię, także produkty jak najbardziej na tak, jeden i drugi. Zresztą ja te w 3-paku zwykle kupuję właśnie te po 120 gram, chciałam powiedzieć, po 120 sztuk, w 3-paku najbardziej się opłaca. Czasami jeszcze w Lidlu, ale to tak, Rossmann w zależności, ale z reguły kupuję właśnie biedronkowe. Kolejnym produktem z Action, tak to nawet jest, jest to pomadka, tutaj mamy migdałową. One zapachu jako tako nie miały, nie wiem czy pamiętacie, ja dostałam je bodajże na święta, albo na Mikołaja, albo w kalendarzu, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie ich było 8, zostało mi chyba jeszcze... dwie, z tego co pamiętam, i naprawdę bardzo przyjemne. To są takie glicerynowe, zwykłe pomadki, ale naprawdę jeżeli chodzi o jakość, o trwałość, jak najbardziej produkt na tak, godny polecenia, no i za niewielkie pieniądze, jeżeli komuś na tym zależy. Ostatnią rzeczą to są płatki hydrożelowe, kompres pod oczy, niwelują cienie, redukują opuchliznę, zielona herbata i aloes z Perfekty. Już widzę, że głos mi siada, czyli trzeba będzie kończyć. I powiem Wam, że są to jedne z najlepszych płatków pod oczy, jakie mam, jakie spotkałam i jakich użyłam. Te płatki chowamy na godzinę do lodówki, po godzinie nakładamy na 30 minut, ale jak mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że ja już w lodówce mam zapas, tak, znaczy nie zapas, mam chyba tylko dwa opakowania. W każdej chwili, kiedy tylko chcę, po prostu wyciągam i nakładam je i nie trzymam od 20 do 30 minut, bo czasami zapominam się i dłużej, jak wiecie, ten chód już po prostu minie, to wtedy sobie przypominam, aha, trzeba to zdjąć. I to są jedne z nielicznych płatków, które rzeczywiście pomagają w tej opuchliźnie, w zejściu tej opuchlizny, chociaż to też zależy, w jakim stopniu mamy te oczy podpuchnięte i tak dalej, i te cienie. Bo kiedy jest człowiek naprawdę bardzo taki zmęczony i to nic mu nie pomaga. Ale chociaż wiecie, relaks zawsze czyni cuda. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Denko. Troszeczkę tych produktów się uzbierało, ale tak jak mówię, no już musiałam to nagrać, ponieważ wysypywało mi się wszystko spod szafki. Dajcie znać w komentarzu, czy którykolwiek produkt miałyście, czy się sprawdził, czy macie może jakieś zamienniki, jeżeli chodzi o dane produkty. I cóż, ja dziękuję gorąco za oglądanie i my, kochani, widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.